Baranki kochane, część druga czytania i jesteśmy w lipcu. Trzy buławy. Moi drodzy, bardzo ładnie w tym lipcu. Tutaj oczekujecie już efektów swoich wcześniejszych wysiłków, swoich wcześniejszych działań. Trzy buławy jest kartą szczęścia, więc moi drodzy, wskazuje to, że w lipcu może być moment, jeśli nie w lipcu, to ewentualnie w sierpniu, ale to jest już czas, w którym nadchodzi moment rozwiązania problemów. Znikają zmartwienia. Tutaj oczywiście troszkę więcej cierpliwości może być potrzebne, ale możecie być, kochani, pewni, że wasze zmartwienia wkrótce znikną i problemy niebawem się skończą, tak więc działania najwyraźniej odniosą oczekiwane rezultaty. W trzech buławach najwyraźniej nadaliście już jakiś kształt swoim zamysłom, pragnieniom, uczyniliście pierwszy krok ku zmianom i czekacie na rezultat tych działań, z tych zmian, aby móc planować oczywiście dalej. Natomiast w waszych relacjach, w których i w nowych, i w obecnych, to znaczy w tych, którzy z was mają nowe relacje i którzy mają obecne relacje, które trwają, wszystko jest kontynuowane. Natomiast wskazywać może to w lipcu na potrzebę zaangażowania się, większego zaangażowania którejś ze stron. I jeżeli jesteście w lipcu, jeżeli będziecie w stanie singla, singielki, to lipiec będzie dobrym czasem, aby rozpocząć, kochani, spotkania, randkowania, flirtowania, aby rozpocząć się z kimś spotykać, po prostu zacząć. Jest możliwość w lipcu też na porozumienie, oprócz nowych kontaktów towarzyskich, nowych znajomości. Dla związków trwałych są to dobre perspektywy, natomiast też gdzieś, gdzie nie działo się za dobrze lub gdzieś, gdzie byliście troszkę poprztykani, skłóceni, jest możliwość w lipcu porozumienia. Moi kochani, w pracy może być to okres bardziej wytężonej pracy, troszkę może być więcej obowiązków, więcej zadań, ale to może być też spowodowane zapewne okresem urlopowym, więc będzie pewnie mniejsza obsada, w sensie mniejsza kadra. W związku z tym też możecie właśnie w lipcu liczyć na jakieś znaczne korzyści i sukcesy finansowe też. Być może nawet na awans jest taka możliwość. Będzie tutaj trochę z waszej strony też działania w lipcu i wcielania różnego rodzaju pomysłów w życie. Ktoś może zdecydować się na tworzenie firmy od podstaw, dosłownie swojej działalności od podstaw. Ale to nie tylko musi dotyczyć działalności, bo być może inny baran zdecyduje się na budowę domu lub na taki bardziej z większym impetem rozwój kariery zawodowej, po prostu rozwój osobisty też. I oprócz tego, że są możliwe wyróżnienia, premie, odznaczenia, to tutaj właśnie jest dlatego taki dobry ku temu czas, bo po prostu w lipcu w trzech buławach będziecie dokładni, skrupulatni w swoich działaniach, więc no mogą tu za pochwałami pójść jakieś gratyfikacje też. I niektórzy z was będą nabywać zupełnie nowe umiejętności lub będziecie prezentować własne umiejętności. Jest też taka możliwość, zwłaszcza kiedy będziecie być może kogoś zastępować albo po prostu będziecie wykonywać jakieś nowe, realizować nowe działania i wtedy będą te możliwości. Wtedy może to wyjść właśnie, ujrzeć światło dzienne. W każdym razie trzy buławy zapowiadają też zmiany i silną potrzebę działania na różnych płaszczyznach. Są sygnałem tego, że rozpoczyna się w waszym życiu zupełnie nowy etap. Ten nowy etap doprowadza was w sierpniu do dziewiątki kielichów. Drogie baranki, doprowadza was do radości, do szczęścia. I
to jest taka, to będzie taka radość czerpana z bardzo przyziemnych, prostych przyjemności. Czasami nawet z braku umiaru. Wygląda na to, że w sierpniu będziecie żyć dosyć dostatnie i w dostatku może być sporo imprez, przyjaciół, przyjęć, dobrej zabawy w gronie przyjaciół, dużo spotkań towarzyskich, szczęśliwy czas również jak najbardziej. Możecie tak troszeczkę być w dobrym tego słowa znaczeniu na świeczniku, czyli po prostu możecie być mocno, kochani, popularni. 9 kielichów to jest też czas w sierpniu na satysfakcję, satysfakcję w relacji, satysfakcję w związku. Tu będzie łatwość w komunikacji, będzie dużo nowych pomysłów. I no jest tutaj też pełnia emocjonalna, poczucie bezpieczeństwa. Moje drogie barany, co jeszcze? Niektórzy z Was faktycznie spełniają się Wasze jakieś emocjonalne pragnienia, marzenia. Te osoby oczywiście, które chciały, tak, aby jakieś relacje ich się spełniły, zrealizowały, to oczywiście w sierpniu jest to możliwe, a osoby, które ogólnie jesteście zadowolone z życia, zadowoleni z życia, jakie wiedziecie, tak? W sierpniu przyjdzie właśnie taka radość z tego, że po prostu jesteście zadowoleni. No, zapewne będzie miała na to wpływ też płaszczyzna zawodowa, tak? Czyli ten aspekt zawodowy wasz, ale pewnie aspekt znajomości relacji również. Bo w 9 kielichach będzie to też czerpanie przyjemności fizycznych, kochani. Więc wiecie, będzie fajnie. Będziecie spełniać marzenia. Możecie oddawać się różnorodnym uciechom i korzystanie z życia takie, wiecie, takie bardzo będzie to wszechobecne u Was w sierpniu. Może po prostu osiągniecie wyznaczony cel właśnie w sierpniu, bo jest ku temu możliwość. I z tego będzie ta satysfakcja, z tego, że będzie to przyjemnie spędzony czas. Będziecie zadowoleni ze stabilizacji, z ustabilizowanego trybu życia. Inni z Was po prostu będą zadowoleni też z posiadania udanej rodziny, z bezpieczeństwa finansowego. Wiecie, możecie też w sierpniu wygrać jakiejś grze losowej, więc tutaj może być też sporo radości z tego powodu, jeśli oczywiście będziecie grać, bo jak nie zagracie, no to raczej nie wygracie, moje drogie baranki. Natomiast wrzesień przynosi Wam 8 kielichów, z 9 do 8. Najwyraźniej ten sierpień dał Wam do myślenia. Poczuliście stan pełnego zadowolenia, spełnienia, radości, przyjemności, stabilizacji. I w związku z tym zrozumieliście chyba we wrześniu, co Wam nie służy. Jakby w tym sierpniu zrozumieliście, co Wam służy i teraz we wrześniu już wiecie, co Wam nie służy lub kto Wam nie służy. Dlatego we wrześniu będziecie odchodzić od rzeczy, ludzi, sytuacji, odcinać się, z którymi nie jest już Wam po drodze, z którymi nie możecie iść dłużej tą samą drogą. I jeżeli są to sytuacje i wydarzenia, to po prostu będziecie się od nich odcinać, będziecie odchodzili od tego, co Wam nie służy, co po prostu nie jest już dla Was. Dla każdego z Was będzie to coś innego, więc sami dobrze wiecie, jaką macie sytuację lub w lipcu, czy też, w sierpniu, czy też we wrześniu będziecie widzieć i znać swoje położenie, swoją sytuację, więc sami będziecie wiedzieć, czego to dotyczy, której płaszczyzny życia. Moi drodzy, we wrześniu możecie też spotkać, kochani, wrzesień wskazuje na taką niespodziewaną sytuację. Może mieć miejsce jakieś nietypowe wydarzenie, możecie spotkać kogoś, kogo dawno nie widzieliście. Możecie, kochani, też mieć jakąś uroczystość rodzinną we wrześniu. Ktoś z Was może wrócić właśnie do domu rodzinnego, albo wręcz przeciwnie, wyjechać w nieznane. We wrześniu jest możliwa zmiana miejsca zamieszkania.
i takie poważne decyzje dotyczące życia. Myślę, że te decyzje przychodzą po tym sierpniu, kochani. W waszej głowie, w waszych sercach to są już działania po prostu. Tu są uczucia, emocje cały czas, ale to jest jakby... W ośmiu kielichach to jest też, może być rozstanie z czymś lub z kimś, co było dobrze znane. I to jest poszukiwanie nowych dróg, ale właśnie dla innych to jest powrót do rodzinnego domu. Dla jeszcze innego barana wyjazd w nieznane, a dla innych, dla innej części z Was zmiana miejsca zamieszkania i takie poważne decyzje dotyczące życia. Moi kochani, w październiku dwa miecze. W październiku przychodzi równowaga, widzicie. Z jakiegoś powodu każdemu z Was w tym wrześniu i sierpniu było zapewne potrzebne coś innego. W związku z tym, dokonując pewnych decyzji, dokonując pewnych właśnie wyborów, w październiku przychodzi równowaga. To jest taka troszkę przyjaźń niedoli. Tutaj jest sojusznik, sprzymierzeniec Wasz w tym miesiącu październiku, na którego możecie liczyć. A decyzje będą najprawdopodobniej podejmowane logiczne, pomimo być może braku jakichś wskazówek, które miałyby wyznaczać Wam kierunek, będziecie starali się, kochani, utrzymać równowagę między jakimiś dwoma przeciwieństwami. To może być też Wasza walka myśli, Wasze wahanie, być może nieumiejętność podjęcia też jeszcze jakiejś decyzji. I będziecie starać się kierować się logiką. Mimo wszystko w październiku bardzo, no dość, może nie bardzo dobra, ale dość dobra komunikacja między Wami, między partnerami. Jednak dylemat wewnętrzny spowodowany koniecznością dokonania jakiegoś wyboru. Ze względu na brak gotowości, kochani, na być może ten wybór. Ktoś z Was może stoi przed wyborem. Ktoś sam w październiku czy we wrześniu. Czy wejść w nowy związek, czy wyjść z jednego związku, wejść w inny. I tu może być taki dylemat wewnętrzny, czy to zrobić, bo ktoś może stwierdzić, że nie jest jeszcze gotowy na nowy związek na przykład. I potrzebuje jeszcze trochę czasu, potrzebuje jeszcze trochę przepracowania. I tu w październiku możecie poczuć, jeżeli jakiś baran chciał odchodzić od kogoś, kto mu nie służył lub po prostu to, co znane, przestało być dla kogoś i dobre. I w październiku jest ta decyzja, czy ten dylemat o tym, żeby od kogoś odejść, to już w październiku jesteście, kochani, tacy, jakby to powiedzieć, no właśnie, żyjecie być może razem pod jednym dachem, ale możliwe, że oddzielnie. Albo wręcz odwrotnie, możecie żyć razem. Bo może to być jakaś relacja na odległość, w sensie być razem, ale tak naprawdę osobno. Czasami jest sytuacja taka, w której ktoś jest w relacji, ktoś jest w związku, myśli, że w nim jest, mieszkając z drugą osobą, a druga osoba może traktować Was jako współlokatorka, współlokatora, koleżankę, bliską osobę, ale nie powiedziała prawdy na przykład, czy nie powiedział prawdy, że to nie jest nic więcej, tak? To jest jakby opcja, a jak znajdzie się coś i pozna się kogoś bardziej, tak, dla tej osoby idealnego, no to wtedy, znaczy to właśnie się odczuwa, właśnie to się odczuwa mieszkając z kimś, żyjąc z kimś, że nie jest to, że nie ma tutaj uczucia, nie ma tu głębszych uczuć, nie ma tu prawdziwej relacji, kiedy tak naprawdę czujecie, że ktoś mieszkając pod jednym dachem ma osobne życie, czyli Wy macie osobne życie, ktoś ma osobne życie, nie poświęca Wam wzajemnie takiej samej ilości czasu, nie angażuje się w relacje, w związek i nie ma progresu w związku. No to jest po prostu, to świadczy tylko o wspólnym zamieszkaniu. I należy tutaj zapalić sobie czerwoną latarkę, czerwoną lampkę, czy też przyjść, kochani, zastanowić się nad tym, bo jeżeli ktoś ma taką sytuację z Was, to jeżeli
powiedzenie, że żyjemy razem, ale tak naprawdę oddzielnie, może to mogą być po prostu odrębne dwa życia pod jednym dachem. Czyli jeżeli nie poświęcacie sobie wzajemnie czasu na rozmowy, w ogóle czasu na cokolwiek, żeby robić coś razem, mieć jakieś wspólne aktywności też, czy wspólnie gdzieś wyjść, pokazywać się na zewnątrz, oddychając świeżym powietrzem, do tego nie macie wspólnego zdjęcia nigdzie razem, które ktoś mógłby zobaczyć w społeczeństwie, to znaczy, że to nie jest związek, to nie jest prawdziwa relacja, tutaj nie ma uczucia, tu jest tylko współlokatorstwo. Ktoś kogoś może traktować jako współlokatora, nie chcąc się do tego przyznać, bo jakby to wyszło na jaw, no to wtedy wiadomo, że druga osoba wolałaby opuścić tą relację i ten dach nad głową i znaleźć osobę, która podchodzi do relacji z uczuciem. I z innymi zamiarami do życia. Dlatego jedni mają stabilizację, a inni tej stabilizacji nie mają. No bo nie można mówić o stabilizacji z osobą, która jeśli gdzieś jej się bardziej zazieleni, coś bardziej zaczerwieni, coś będzie bardziej takie wałowe idealne i wtedy pobiegnie tam robić rzeczy. Jak stwierdzi, że to znowu nie to i będzie szukała dalej, no to właśnie, ciągle ma kogoś na co dzień pod ręką w postaci tej osoby pod jednym dachem, ale to nie jest ciągle osoba traktowana jako osoba docelowa, bo docelowej to ktoś cały czas szuka i szuka. I tutaj możecie, kochani, w związku z tym na coś wyczekiwać. Tu może być zaniechanie działań, tu możecie się mierzyć ze sprzecznymi uczuciami i mieć taką blokadę emocjonalną w październiku. To może być jeden baran, a może nikt, ale może dla kogoś to jest. Mogą się Wam tutaj pojawić w październiku różne drogi wyboru, więc warto z tego skorzystać. Skupić się też na własnych przeżyciach emocjonalnych i nie bać się czegokolwiek zmienić, tak? Bo tutaj może być lęk przed tym, żeby cokolwiek zmienić, jeżeli ktoś sobie coś uświadomi, jakąś prawdę, ale dobrze będzie po prostu się nad tym zastanowić. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że w listopadzie jest szóstka pentakli. Moje kochane baranki, sześć pentakli, co tu się wydarza? Wydarza się takie zwycięskie wyjście z opresji. Coś wydarzyło się, co nie powinno było się wydarzyć, nie powinno było mieć miejsca, a jednak pomimo tego ktoś spada na cztery łapy, kochani. Komuś udaje się odnieść takie trochę pyrrusowe zwycięstwo, czyli wygrać jakąś bitwę, nie wojnę, ale jakąś bitwę. Natomiast w ogóle ktoś z Was, być może po podjęciu decyzji jakiegoś wyboru, przed którym będziecie stać w październiku, w okolicach października, być może po dokonaniu tego wyboru niektórzy z Was poczują się, jakby wygrali los na loterii, dosłownie. Czyli będąc, kochani, z jakąś osobą, którą wybierzecie, tak, jedną z dwojga, jeżeli to był taki wybór, no to możecie się, kochani, poczuć, jakbyście po prostu, kochani, wygrali los na loterii. Możecie też udzielać komuś pomoc na różnych płaszczyznach lub jest szansa otrzymania tej pomocy, jeżeli czekacie na taką pomoc. Sześć pentakli jest swego rodzaju dobrobytem. Tu są dobre stosunki z innymi. Tu jest partnerstwo, tu jest równowaga. Widzicie, tutaj przychodzi jakaś równowaga już w relacji, w uczuciach, w partnerstwie. Tu jest wspieranie siebie wzajemne, więc ktoś podjął jakąś właściwą decyzję najwyraźniej. Tutaj w sześciu monetach związek opiera się na uczciwości, rozwija się w dobrym kierunku. Są w nim takie jasno określone zasady. Każdy z Was dba, każdy z partnerów dba o potrzeby drugiego. I wiecie, że w sytuacjach kryzysowych macie świadomość, że możecie w pełni na siebie liczyć. A osoby, które są same w tym czasie, w listopadzie, mają w otoczeniu kogoś bardzo życzliwego, więc zwróćcie uwagę, kto to taki, bo warto się zainteresować bliżej tą osobą, tą znajomością. W szóstce monet
Możecie, kochani, dostać również jakieś wsparcie finansowe, ale też i wsparcie emocjonalne. Jedno i drugie, zarówno emocjonalne, jak i finansowe wsparcie sporo Wam pomoże. Możecie też zdecydować się na jakąś inwestycję i mieć wrażenie dobrego wykorzystania jakichś zasobów pieniężnych. Czasami możecie dostać jakiś prezent, ale czasami możecie w ogóle otrzymać spadek też. Ważne jest, aby nie zmarnować tego daru, użyć go z rozwagą. Możecie, kochani, dostrzec w listopadzie jakiś ukryty talent w sobie, więc pracujcie, zwróćcie na to uwagę, co to może być. Bo coś może być w waszych pokładach, coś ukrytego, co może okazać się waszym talentem. Może się też udać spłata długów w listopadzie. Być może właśnie związane jest to z tą dobroczynnością, bo 6 monet mówi o dobroczynności, więc albo poprzez to wzajemną wymianę, wzajemną pomoc, być może uda się faktycznie spłacić jakieś zadłużenie. Poprzez tą umiejętność dzielenia się, tak, dawania, brania, dawania. I bardzo pięknie, bo przychodzi w grudniu 10 pentakli. Przychodzi pełnia spełnienia emocjonalnego oraz materialnego. Przychodzi tutaj bezpieczeństwo materialne w 10 monetach. Tutaj jest taki piękny potencjał ukryty właśnie w rzeczach materialnych, w tym co zwykłe. Tu możecie spotkać się z sukcesami, z honorami, no właśnie, z takim po prostu z bogactwem. Możecie też decydować się na małżeństwo w grudniu. 10 czasem mówi o małżeństwie. Albo o tym, że po prostu odczuwacie to, że wasz majątek rodzinny wzrasta. Że wzrasta wasz dobrobyt, wasze bogactwo. To jest druga karta spadku, więc bardzo mocno dwie karty spadku obok siebie może to być dla kogoś. Ale jeżeli nie, to jest to też ukończenie jakiegoś przedsięwzięcia, projektu, zlecenia. Właśnie też odziedziczenie czegoś, ale też ukończenie, coś, co po prostu pozwoli Wam poczuć się, jakbyście osiągnęli dosłownie wszystko, tak? I mogli uważać się za przysłowiowego szczęśliwca. Osiągacie dobrobyt, osiągacie bogactwo, ale co ciekawe, to nie tylko chodzi o to, że ten dobrobyt, to bogactwo Wam przysługuje, ale o to, że ono staje się dla Was dostępne w grudniu. Możecie zyskać taką świadomość właśnie w grudniu, jak zwykłe życie na swój sposób jest magiczne i te wszystkie rzeczy, z którymi ma się do czynienia na co dzień, są wytworem natury i ludzkich rąk, są pełne piękna, możliwości. Tak, jest prawdą, że życie jest trudne i często trzeba zmagać się z przeciwnościami losu, lecz jest o co walczyć i to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, moi drodzy. Tak, więc tutaj będziecie w relacjach, związkach się czuć, moi drodzy, w grudniu. Będziecie odczuwać bezpieczeństwo materialne, emocjonalne. Będziecie odczuwać wsparcie rodziny. Możecie też marzyć o dużej rodzinie, jeżeli jest to jakaś decyzja o małżeństwie i o takim związku oparty na właśnie trwałych wartościach rodzinnych. Więc w końcówce roku cieszycie się, kochani, z czasu pełnego wspaniałych możliwości. Być może dobrych transakcji, dokonanych też jakichś decyzji finansowych, może inwestycji finansowych w związku z spadkiem, ze spadkiem. Tak, co jest radą? Kochani, radą jest Król Mieczy. Radą jest Król Mieczy. Ten Król Mieczy, moi drodzy, wiecie, to jest karta osobowa, karta dworska. Może być dla kogoś radą jakaś osoba z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Król Mieczy jest wodnikiem, ale oczywiście to nie musi być nikt z tych osób. Moi drodzy, jeżeli ta rada miałaby Wam posłużyć do relacji, związków,
znajomości, uczuć, jakichś po prostu takich bliższych, emocjonalnych, uczuciowych znajomości, czy też w ogóle relacji. To, no właśnie. To warto dokonywać wyborów w oparciu o logikę i racjonalność, bo to karta rady jest na cały rok, czyli to, jaką przyjąć postawę, to, jak sobie radzić, no być troszkę jak ten król miecza. To jest osoba, która pomaga innym osobom, które są w konflikcie. Tu można odnaleźć wspólną płaszczyznę. Można być takim trochę mediatorem w tym roku bieżącym. Poszerzać swoje horyzonty, jeśli jest taka możliwość. Czasami król mieczy nie demonstruje uczuć na zewnątrz. Tutaj jest bardziej taka postawa zrównoważona. To jest, wiecie, dobry słuchacz, uważny obserwator i takim troszeczkę trzeba być. Dobrym słuchaczem, uważnym obserwatorem. Być zrównoważoną, bezstronną osobą, tak? Cieszącą się szacunkiem, uznaniem innych. Słuchajcie, radą jest też taką, nieważne czy jesteście mężczyzną czy kobietą, aby... Bo król mieczy nie potrafi za bardzo otwarcie mówić o uczuciach, tak? Ale w ogóle ktoś z Was może być w energii na przykład rozwodu, czy też może być po stracie bliskiej osoby, czyli to może być wdowiec, może być osoba po rozwodzie. Ale warto tutaj przyjąć taką postawę, że jeżeli złoży się już tą przysięgą małżeńską, to aby być wiernym, wierną. Bo taki jest właśnie król buław. Co prawda nie potrafi otwarcie mówić o uczuciach, przepraszam, król mieczy, nie potrafi mówić otwarcie o uczuciach, aczkolwiek jeżeli już składa przysięgę małżeńską, to jest wierny. I to jest osoba honorowa, mająca swoje zasady, jakimi kieruje się w związkach. Więc moi drodzy, no radą jest to, aby no właśnie przy dokonaniu wyborów użyć tej logiki, tej racjonalności, czyli podejmować te decyzje logicznie, racjonalnie, być honorowym, mieć swoje zasady, przepraszam, zasady, którymi się w relacjach, w związkach kierujecie. Tak samo, kochani, jeśli chodzi o inwestowanie, o jakieś decyzje finansowe w tym 2023 roku. Pamiętajcie o rozwadze, o tym, żeby rozważnie inwestować, bo jest możliwy korzystny kontrakt, korzystna inwestycja. I tu jest też taka rada, aby być hojnym wobec innych, ale aby zastanowić się też nad stanem własnych, nad rzeczywistym stanem własnych finansów. Dlatego w listopadzie szóstka pentakli mówi o hojności, ale takiej wzajemnej wymianie. Czyli tutaj jest ktoś, kochani, ktoś pomaga Wam, Wy pomagacie komuś. Na tym polega to wsparcie. I być może w nowym roku, w bieżącym roku, będzie chodziło o to, aby to wsparcie, aby tego wsparcia sobie, kochani, wzajemnie udzielać. Życzę Wam udanego, wspaniałego roku. I moi drodzy, dużo miłości, zgody i właściwych decyzji, drogie baranki. Do następnego czytania. Buziaczki, pa, pa.